Świętą dziękczynną za kanonizację świętego Jana Sarkandra witają Państwa ksiądz Andrzej Koprowski i Michał Maliszewski. Ojciec Święty przybył już do Skoczowa. W tej chwili kończy się spotkanie z wspólnotą, z parafią Kościoła Ewangelicka Augsburskiego. Na placu dookoła kaplicówki zgromadzone są ogromne tłumy ludzi. Myślę, że warto zwrócić uwagę na charakter tej krótkiej wizyty Ojca Świętego. Jest to swoisty aneks do wizyty duszpasterskiej Ojca Świętego do Republiki Czeskiej. Dokonał tam papież, jak wiemy, kanonizacji dwojga świętych, Zdzisławy z Lemberku i Jana Sarkandra. Sarkander urodził się w Skoczowie, dlatego Ojciec Święty chciał odprawić mszę świętą tutaj, w miejscu jego urodzin. Jest to jednak także intuicja głębsza. Europa kształtowała się jako wspólnota ludów. Na przestrzeni historii Kościół był nośnikiem kultury, nośnikiem charakteru europejskiego społeczeństw. Przez wieki nie było szczelnych granic. Uniwersytety, zresztą bardzo związane z Kościołem, były miejscem zdobywania wiedzy przez studentów niezależnie od kraju pochodzenia. W Krakowie studiowali Francuzi, Włosi, Niemcy. Polacy studiowali w Bolonii, w Padwie, w Paryżu. Potem nastąpił okres podziałów, kształtowania się państw i bloków, często z zatraceniem wymiaru duchowego i świadomości wspólnych chrześcijańskich korzeni. Europa katedr została wyparta przez Europę zbrojeń, a wreszcie Europę banków. Wiemy, że teraz jest znamienny proces, może trochę nieudolny, ale wyraźny, integracji europejskiej. Granice znów stają się bardziej elastyczne, ale potrzeba sięgnięcia do korzeni kultury, do elementów, które łączą, nadają poczucie sensu. Po II wojnie światowej, w tragicznym momencie historii Europy, Robert Schuman, Adjidet Gasperi, Konrad Adenauer, w oparciu o korzenie chrześcijańskie podjęli trud integracji. Kościół jest tym elementem jednoczącym. I w pewien symboliczny sposób papieska wizyta w Republice Czeskiej i aneks do Polski. Zresztą tam w 1990 roku w Welechradzie papież zapowiedział synod biskupów na temat Europy. Kościół wnoszący głębokie treści jednoczące ludzi i mogące dopomóc do zjednoczenia narodów. Są instytucje europejskie, także Konferencja Episkopatów Europy, której przewodniczącym jest arcybiskup Prahy, kardynał Miroslav Vlk, który przyjechał tutaj razem z Ojcem Świętym. Bo dla Kościoła to jest jedna Europa, bardziej niż dla politycznych instytucji wspólnot europejskich. Ale jest jeszcze inny, trzeci aspekt tej wizyty w Polsce. Wiemy, że każda z wizyt związana była z aktualną sytuacją wspólnoty wierzących, stanowiącej zarazem zdecydowaną część wspólnoty społeczeństwa polskiego. Pierwsza wizyta, 2-10 czerwca 1979 roku. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do kraju europejskiego, a zarazem pierwsza podróż do państwa rządzonego przez komunistów. I to, co mówił wtedy papież, człowiek musi mieć zawsze poczucie swojego pierwszeństwa w jakimkolwiek układzie stosunków i sił. Druga wizyta, 16-23 czerwca 1983 roku i jej motto: pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Przebiegała pod znamieniem stanu wojennego zawieszonego 31 grudnia 1982 roku. Wtedy właśnie Jan Paweł II beatyfikował troje naszych rodaków: Urszulę Leduchowską, ojca Rafała Kalinowskiego
Alberta Chmielowskiego. Trzecia wizyta, 8-14 czerwca 1987 roku. Pamiętamy inaugurację II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który przebiegał pod hasłem „Do końca ich umiłował”. W Warszawie Ojciec Święty wręczył krzyże misyjne prawie 200 polskim misjonarzom i beatyfikował biskupa Michała Kozala oraz Karolinę Kuskówne. Czwarta wizyta, 1-9 czerwca 1991 i 13-15 sierpnia Światowe Spotkanie Młodzieży w Częstochowie. Pierwsza podróż po przełomie 1989 roku. I znamienny temat, dekalog, sięgnięcie w głąb człowieka, ukazanie konieczności podjęcia na serio etycznej przebudowy naszego życia. Beatyfikacja biskupa Józefa Pelczara, siostry Bogusławy Lament, ojca Rafała Chylińskiego, Anieli Salawy, otwarcie II Krajowego Synodu Plenarnego. Papież spędzi w Polsce niespełna 9 godzin. Jest wprawdzie tutaj po raz szósty, ale po raz pierwszy wizyta papieska w Polsce będzie wizytą prywatną. I ma ona rzeczywiście wiele wątków osobistych. Jak podają czescy biografowie świętego Jana Sarkandra, być może zachodzi taka okoliczność, że rodzina matki papieża, pochodzącej z Górskich, spokrewniona była z rodziną Sarkandrów. Co do tego oczywiście nie możemy mieć pewności, ale być może biografowie tym razem mają rację. Wreszcie bliskość Wadowic, to jest prawie 40 km stąd. Z kolei w Białej urodził się ojciec papieża. Tu pracował i umarł brat, Edmund, lekarz, który zginął na posterunku, lecząc chorych podczas epidemii. I wreszcie ostatnia wizytacja parafii przez metropolitę krakowskiego, Karola Wojtyłę, odbyła się tu, w Białej Podlaskiej. To ciekawe i szczególne wątki osobiste papieża, którego łączy wszystko z górami. Pielgrzymka do Polski od pierwszego momentu rzeczywiście wykorzystuje także ten charakter prywatny. Znamienne, że Ojciec Święty spotyka się z parafią ewangelicko-augsburską wcześniej niż z przedstawicielami władz politycznych. Chodzi o podkreślenie tego, że więź z wiary płynąca jest czymś pierwotnym i niezwykle istotnym. Właśnie jakby wykorzystanie tego charakteru prywatnej wizyty pozwala na podkreślenie od pierwszego momentu szacunku religijnego w postawie człowiek-człowiek, środowisko-środowisko. Parafia ewangelicko-augsburska w tym religijnym duchu z szacunkiem zgromadziła się w swoim kościele, by wspólnie modlić się z papieżem, człowiekiem wiary, mimo odrębności eklezjalnej. Ojciec Święty Jan Paweł II, zanim przyjdzie na plac, na którym będzie sprawował Eucharystię, wstąpił do nich, do braci w wierze, by wspólnie się modlić. Za chwilę usłyszymy zresztą prawdopodobnie przynajmniej część jego słów. Zanim przywitał się z przedstawicielami struktur politycznych, właśnie wykorzystując charakter prywatny swojej wizyty, najpierw spotkał się na wspólnej modlitwie z parafią protestancką. Chcę na to zwrócić uwagę, bo jest jakaś głęboka symbolika pierwotnej jedności w wierze w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, silniejszej niż więzy struktur społeczno-państwowych, silniejszej niż historyczne konflikty i podziały, silniejszej i ważnej dla skutecznej odbudowy więzi społecznej i sprawności struktur politycznych. Dlatego, że ta podstawowa międzyludzka religijna więź oparta o samego Boga, o szacunek dla człowieka płynący z wiary, z poczucia braterstwa w zbawiającym Bogu Jezusie Chrystusie, tworzy
ramy i nadaje zasadniczy sens tym zewnętrznym więziom, do których, jak wiemy, tak wiele mamy w naszym społeczeństwie dzisiaj dystansu, bo historycznie uwarunkowanej goryczy. Musimy też podkreślić, że ważnym elementem, czy też rysem chrześcijaństwa w Polsce była i, mam nadzieję, jest tolerancja. Brak wojen religijnych. Słynne wystąpienie Pawła Włodkowica na Soborze w Konstancji, gdzie przyznał równe prawa, prawa człowieka, byśmy dziś powiedzieli, poganom, sprzeciwił się przymusowemu nawracaniu. Jakże to ma aktualny wydźwięk z aktualną w tej chwili obecną kanonizacją Jana Sarkandra, gdzie tak troszeczkę anachronicznie czasami zarzucamy papieżowi czy też kościołowi, że promuje świętego, który był z okresu wojen religijnych. Mój Panie Boże, przecież wtedy właśnie przemocy używały obydwie strony. Jeśli dziś papież mocnym głosem mówi przeciwko przemocy, to słusznie zaznaczył, witając go w świątyni Świętej Trójcy tutaj w Cieszynie, biskup ewangelicko-augsburski Paweł Anweiler, który powiedział, że możemy się wreszcie wznieść ponad podziały przeszłości, że nie musimy słuchać tego, co dyktuje przeszłość, że musimy zająć się teraźniejszością i może, a nawet powinniśmy zająć się przyszłością, nie tylko wiary, ale i ludzkości, myślę, w całym tego ogromnym słowa znaczeniu. Trochęśmy się zasłuchali chyba tutaj z księdzem, ale wydaje mi się, że właśnie to jest ten element szalenie istotny oprawy, którą ta niby nieoficjalna, ale przecież jakże serdeczna wizyta ma tutaj. Towarzyszą nam zespoły regionalne z ulubionego regionu księdza Karola Wojtyły, papieża. Czekamy w tej chwili po prostu na przejście z kościoła ewangelickiego. Ziemia cieszyńska i luterańska diecezja cieszyńska to największe skupisko luteran w Polsce, a także kolebka reformacji w Polsce. Trzeba o tym pamiętać. W tej chwili żyje tu 40 tysięcy luteran. To jest 1/2 wszystkich luteran w Polsce. A parafia w Skoczowie powstała wręcz w okresie reformacji i kontynuuje tę tradycję. To rzeczywiście, tak jak ksiądz powiedział, bardzo symptomatyczne, że papież rozpoczyna swoją wizytę od odwiedzin kościoła ewangelicko-augsburskiego. W tej chwili właśnie papież przybywa w Papa Mobile na kaplicówkę, gdzie za chwilę rozpocznie mszę świętą. Słynny pojazd, który Państwo doskonale znają ze wszystkich wizyt, z tych 6 polskich, ale przecież 64 wizyt papieskich we wszystkich krańcach świata. Powitanie liturgiczne przez księdza prymasa Józefa Glempa i towarzyszących mu kardynałów. Mimo nieoficjalnego charakteru wizyty, papież spotka się przecież zarówno z prezydentem Rzeczpospolitej Polski, jak i z premierem. W związku z tym powitaniu towarzyszy również szef protokołu dyplomatycznego Jan Pikarski. Peleryna papieża wskazuje nie tylko na to, że jest to tradycyjny element stroju papieskiego, ale także na to, proszę Państwa, że tutaj u nas w Skoczowie jest dosyć chłodno. Słyszymy właśnie Gaudę Mater Polonia. Ciesz się, Matko Polsko, że masz takich synów. Powitanie z prezydentem i jego małżonką Danutą. Panowie, dobra, patrzcie. Jak widać, jest to czas na serdeczną rozmowę jeszcze przed oficjalnym spotkaniem.
Papież wita się następnie z premierem Józefem Oleksym, z jego małżonką Hanną. Wita się także z marszałkami obu izb naszego parlamentu, Sejmu i Senatu. Obecni są ministrowie stanu Kancelarii Prezydenta. Mogę stanąć? Kamera, na ile potrafi, na ile przeciśnie się przez plecy zgromadzonych ludzi, pokazuje te oficjalne powitania. Natomiast tutaj czuć radość zebranych ludzi. To, czego nie zawsze potrafimy należycie, co nie potrafimy należycie pokazać telewizyjnym przekazem. Tak, elektroniczny przekaz ma również swoje wady, proszę Państwa. Pokazuje dokładnie detale, ale w tej chwili nie pokazuje również tego, że wszyscy powstali, oczekują z niecierpliwością tego, że tutaj przy ołtarzu pojawi się Jan Paweł II. Wśród witających rozpoznajemy również przedstawicieli fiskusa, między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego, panią Gronkowicz-Waltz. Za chwilę zobaczą Państwo relację z przylotu Ojca Świętego, przygotowaną przez Telewizję Polską. Widzimy już charakterystyczny helikopter, który za chwilę wyląduje na stadionie KS Beskid, który stał się tymczasowym lądowiskiem, czy też heliptorowiskiem, jak tutaj mówią miejscowi. Gdyż nie jedyny helikopter tu już właśnie wylądował. Mieliśmy co do tego wątpliwości. Mgła, która panowała tu wczoraj, dzisiejsze nocne opady, a także poranna mgła, skłaniały do tego, że prawdopodobnie papież przyjedzie drogą lądową. Tak się jednak nie stało. Już widzimy charakterystyczną sylwetkę Jana Pawła II w oknie. Ojciec Święty korzysta z życzliwości władz Republiki Czeskiej i przyleciał do Polski i odleci helikopterami czeskimi. Czesi na wszelkie sposoby starali się okazać swoją życzliwość, szacunek Ojcu Świętemu. Widzimy w tej chwili zbliżającego się ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, który powita. Oprawa tego powitania jest może różna i zadziwiająca dla Państwa. Jedynie szpaler podhalańczyków wita Ojca Świętego. Nie ma kompanii honorowej, nie ma zwyczajowych hymnów. Papież przybywa tu po prostu jako nasz duchowy ojciec, a nie jako głowa Państwa Watykańskiego, jak to się dzieje przy okazji oficjalnych wizyt. Tak będzie witany, tak był witany i tak będzie żegnany w Czechach, natomiast w Polsce jest po prostu jednym z nas, pielgrzymem. Obok biskupa ordynariusza wita go także, jeśli zdołaliśmy to zauważyć, nuncjusz apostolski, a także znany nam już i przedstawiany szef protokołu dyplomatycznego MSZ. Dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli telewizory, wiemy, że zmieniana była godzina rozpoczęcia transmisji. Pragnę powiedzieć, że Ojciec Święty jest już w zakrystii, przygotowuje się do odprawienia mszy świętej. Przedtem odbył spotkanie z parafią ewangelicko-augsburską. Natomiast Telewizja Polska pokazuje nam momenty z powitania Ojca Świętego i za chwilę relacje także z tego spotkania z parafią ewangelicko-augsburską.
ciągle jeszcze obserwujemy papieża, nawet nisko, ale już chyba za chwilę otrzymamy obraz z kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Skoczowie, jednej z najstarszych parafii ewangelicko-augsburskich w Polsce. Uroczysty szpaler Podhalańczyków, o których wspominałem, przynależny osobom o wielkim znaczeniu i znany nam Papa Mur. Ciebie prosimy, wysłuchaj i prośmy o błogosławieństwo. Wszyscy zaproszeni goście udają się w tej chwili na swoje miejsca przy ołtarzu. Widzimy w tej chwili premiera, ministrów stanu, którzy zajmują miejsca tuż przed mszą świętą w wyznaczonych dla siebie sektorach. Za pracowników nauki, aby ich odkrycia i wynalazki pomagały przekształcać świat zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Za wszystkich nauczycieli, wychowawców, aby Bożemu kształtowali duszę powierzonej sobie młodzieży. Ciebie prosimy. W tej chwili kamera pokazuje krzyż ustawiony na tym wzgórzu w 83 roku. Jeszcze jest nieznaleziony, aby do domu wrócić mogło. Ciebie prosimy. Nadajemy w tej chwili fragmenty przemówienia papieża w kościele ewangelickim pod wezwaniem Świętej Trójcy w Skoczowie. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Tymi słowami z całego serca pozdrawiam was, bracia i siostry, ze wspólnoty kościoła ewangelicko-augsburskiego, obecnych tutaj na czele z księdzem biskupem Pawłem Anweiberem, pasterzem diecezji cieszyńskiej oraz gronem duszpasterzy. Serdecznie pozdrawiam biskupa w Skoczowie, księdza proboszcza ze Skoczowa. Bardzo dziękuję za to modlitewne spotkanie. Planując wizytę w diecezji bielsko-żywieckiej, od samego początku miałem świadomość, że tego spotkania nie może zabraknąć. Chociaż to nasze dzisiejsze spotkanie czasowo jest bardzo krótkie. To jednak jego znaczenie jest ogromnie doniosłe. Jest ono bowiem świadectwem naszego wspólnego pragnienia szukania dróg do jedności chrześcijan zgodnie z wolą naszego Mistrza i Pana, aby wszyscy stanowili jedno
jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Region, w którym się znajdujemy, czyli ziemia bielska, Śląsk Cieszyński, jest w Polsce znany jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Ten dialog prowadzi się tutaj z głębokim przekonaniem, że tak wiele nas łączy, iż łączy nas wspólna wiara w Chrystusa, a także wspólna Ojczyzna. Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę wyrazić moje osobiste zadowolenie, wdzięczność, że ten ekumeniczny dialog rozwija się i pogłębia oraz, że znajduje wyraz także w rozmaitych formach konkretnej współpracy, tak na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i w poszczególnych parafiach. Mówiąc o ekumenizmie, trudno nie wspomnieć, iż Polska ma bogate tradycje, gdy idzie o dialog Kościoła katolickiego, zarówno z Kościołem prawosławnym, jak też i z kościołami oraz wspólnotami reformowanymi. Niech mi będzie wolno przywołać na pamięć jeden tylko przykład. Kamieniem milowym na szlaku ekumenicznym było z pewnością kolokwium charitativum, to znaczy spotkanie przedstawicieli katolików oraz luteran i kalwinistów z całej Europy, zwołane do Torunia w roku 1645 przez króla polskiego Władysława IV. Inicjatywa wyszła jednak od biskupów polskich, a celem spotkania było przywrócenie jedności między uczestniczącymi w tym kolokwium kościołami. W roku bieżącym obchodzimy 350. rocznicę tego ważnego wydarzenia ekumenicznego. Chociaż nie przyniosło ono spodziewanych rezultatów, to jednak posiadało, jak na owe czasy, charakter pionierski. Było dla Europy, podzielonej konfliktami religijnymi, jakimś ważnym przypomnieniem, że droga do jedności to droga dialogu, a nie przemocy, jak wówczas niestety wielu uważało. Idea wolności sumienia z trudem dojrzewała świadomości europejskiej. Potrzeba było wielu ofiar po jednej i drugiej stronie, aby zdobyła sobie ostateczne prawo obywatelstwa. Uczniowie Chrystusa spoglądają dzisiaj coraz częściej w stronę roku 2000. Jest to data, która ma dla nas wszystkich wielką wymowę. Skłania ona przede wszystkim do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia za dar wcielenia Syna Bożego i za dar odkupienia. Ale jest to także okazja do rachunku sumienia. W liście apostolskim Tertio Milenio Adveniente napisała: gdy zatem zbliża się ku końcowi drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, by Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając
o wszystkich sytuacjach z przeszłości, których oddalili się od Ducha Chrystusa i od Jego Ewangelii, a zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazali światu przykłady myślenia i działania, będące w istocie źródłem antyświadectw i zgorszenia. Do grzechów domagających się szczególnego wysiłku, pokuty i nawrócenia trzeba z pewnością zaliczyć te, które naruszyły jedność Chrystusowego Kościoła, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony. Są to słowa Soboru z dekretu ekumenicznego Unitatis Redintegratio. Kościół czuje się dzisiaj przynaglony przez swojego mistrza do wzmożenia wysiłków ekumenicznych, aby rok 2000 zastał nas, jeśli nie całkowicie zjednoczonymi, to przynajmniej mniej podzielonymi. Będziemy o to prosić w modlitwie pańskiej, którą za chwilę wspólnie odmówimy. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, królestwo miłości, jedności i pokoju. Kończąc to przemówienie, widzimy już zbliżającego się do ołtarza papieża. Przed chwilą transmitowane przemówienie jest szczególnym rodzajem wyjścia naprzeciw pobożności luterańskiej, ponieważ luteranie nie wezmą udziału w obecnej mszy świętej. Z ich pobożnością i z ich doktryną kłóci się zarówno autorytet głowy Kościoła, uznają oni jedynie Chrystusa za głowę Kościoła, jak również kult świętych. W związku z tym msza związana z kanonizacją byłaby tu jak gdyby w sprzeczności z ideologią czy też z doktryną luterańską. W tej chwili papież zbliża się do ołtarza. Przygotowujemy się do uczestniczenia w mszy świętej. W czasie pierwszych wizyt duszpasterskich w latach 79-87 w homiliach papieskich przewijał się wątek: człowiek musi mieć pewność swojego pierwszeństwa w jakimkolwiek układzie stosunków i sił. Po odzyskaniu niepodległości i demokratycznych wyborach akcent papieskiego nauczania przeniósł się na jakość naszej wiary, na wymagania stawiane wobec człowieka, zwłaszcza jeśli ten człowiek przyznaje się do Chrystusa. Pamiętamy ostatnią wizytę Ojca Świętego i homilię skoncentrowaną na dekalogu jako fundamencie etycznym osobistego, rodzinnego, społecznego i państwowego istnienia. U progu dzisiejszej Eucharystii z zaciekawieniem czekając na to, co powie nam dziś następca świętego Piotra, trzeba byśmy jeszcze raz uświadomili sobie, kim jesteśmy my, chrześcijanie. W tej chwili widzimy już Ojca Świętego. Ogromna radość zebranych. W czasie mszy świętej będziemy starali się nasz komentarz ograniczać do minimum, żeby nie zakłócać charakteru spotkania liturgicznego.
znany dobrze papieski gest, jakby skierowany nie tylko do wszystkich, ale do każdej i każdego z nas. A jednocześnie przychodzące na myśl wspomnienia poprzednich wizyt. I może szczególnie tego, co mówił na początku w 79 roku w Gnieźnie papież Jan Paweł II, Słowianin. Syn narodu polskiego czuje, jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta. Ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą on dzisiaj sam przemawia. Z Watykańskiego Wzgórza, z wyżyn poszczególnych miejsc Polski. Słyszycie Państwo te okrzyki? Tak jak ksiądz powiedział, z wyżyn Polski, bo z najwyższego wzgórza pod Skoczowem, z kaplicy, pozdrawia nas wszystkich. W czasie homilii, którą wspomniałem przed chwilą, mówił też papież. Ten papież, świadek Chrystusa, miłośnik Jego krzyża i zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi, żyjącemu w duszy Jego własnego narodu. Chrystusowi żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś Go przyjęły jako drogę, prawdę i życie. Myślę, że trzeba te słowa przypomnieć w całej skomplikowanej, chaotycznej sytuacji ludzkich sumień, ludzkich serc, sytuacji, w jakiej żyjemy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Ukochany nasz Ojcze Święty, o jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Gdyby mówić nawet językami aniołów, trudno by wyrazić, Ojcze Święty, rozmiar i głębię momentu, jaki przeżywamy, daru spotkania z Piotrem i związanej z nim łaski. Więc tak zwyczajnie, serdecznie, po ludzku i po beskidzku, po polsku, słowami tutejszego poety, Ty, co światu rozplątujesz swoją wiarą drogi, uświęć swą pielgrzymią stopą nasze skromne progi. Witaj więc na drodze świętych w niewielkim Skoczowie, pobłogosław nas i ziemię, resztę Bóg dopowie. Pragniemy jeszcze, Ojcze Święty, opowiedzieć Ci o Beskidach, takich, na jakie w wyobraźni i opisie pisarki, która niedaleko stąd w Górkach Wielkich czeka na ciało zmartwychwstanie, patrzał Jan Sarkander, którego przywozisz nam dziś z Ołomuńca w chwale ołtarzy Kościoła Powszechnego. Sarkander, pisze Zofia Kossak, wspiął się na wysoką przełęcz i stanął olśniony, ujrzawszy przestrzeń rozległą.
Las na przeciwnym stoku leżał powalony jakąś srogą burzą, otwierając oczom widok na najcudowniejszą w świecie dolinę Brennicy. Leżała przed zachwyconym wzrokiem błękitno-złota i rozkołysana. Na lewo wznosiły się góry Żybrzyczka czarna od jodeł, Cisowa złoto-zielona od buków, Łazak, Łysy Czubel, Błatnia Stołowa i dalsze aż po Klimczokima górę. Na prawo ciemniał Lipowiecki kopiec i wysoka zamglona równica. Z tej góry schodzą w dolinę źleby kamienne, tworzące schody i bramy, tak misternie obciosane, że uwierzyć trudno, iż nie ręka ludzka, ale wiecznie siła wody nadała im taki kształt. Hen w oddali wśród obłoków majaczy Barania, na prawo za Lipowiecką Czantorią, choćbyś wiecznie patrzył w tę dolinę, nie uprzykrzysz się jej czarem, co godzina odmiennym i nowym. Dzisiaj, Ojcze Święty, zasłoniły się, tak jak niegdyś Tatry, nasze Beskidy, pewnie po to, byś przyjechał tu jeszcze raz w dzień pełnej pogody. Jakżeż bliskie ci to piękno, twoje letnie i zimowe szlaki upamiętniać będzie na groniu Jana Pawła II górska kapliczka. Ale któż odważyłby się pomyśleć, że ta ziemia stanie się w dniu 22 maja roku pańskiego 1995 katedrą świętego Piotra. Ojcze Święty, oprzej się dziś o twój krzyż i oprzej się ramionami o łuk Beskidzkich gór. Oprzyj się sercem o naszą wiarę i miłość, o pracę i modlitwę. Otacza cię wieńcem kochających serc cały Episkopat Polski z księdzem prymasem i metropolitą krakowskim na czele. Jest tu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele rządu z premierem, są parlamentarzyści, senatorowie i posłowie, są przedstawiciele różnych dziedzin życia publicznego i państwowego, przedstawiciele nauki. Widzisz bliską twojemu sercu Papieską Akademię Teologiczną i inne uczelnie, i katolicki Uniwersytet Lubelski. A nade wszystko ochrzczony lud wierny ziemi cieszyńskiej, bielskiej, żywieckiej, oświęcimskiej, kęckiej, andrychowskiej. To na terenie dzisiejszego Bielska Białej w Lipniku pod numerem 31 urodził się twój ojciec, a w Białej matka. Tu w Bielsku złożył w ofierze swoje młode życie twój brat, niosąc lekarską posługę bliźniemu. Patrz, Ojcze Święty, cała Polska, wszystkie diecezje, miasta, wszyscy przyszli tutaj. A patronami naszej diecezji są święty Maksymilian Maria Kolbe, święty Jan Kanty i święty Jan Sarkander, bo w jej obrębie leżą kęty, które dały Kościołowi świętego Jana i Skoczów, którym urodził się dla Boga i ludzi, również Jan, i tu został ochrzczony i nauczył się Kościoła. W tym kontekście trzeba dodać, że z Cieszyna pochodził błogosławiony Melchior Grodziecki, którego wyniesiesz do chwały ołtarzy 2 lipca bieżącego roku jako jednego z trzech męczenników koszyckich. Ale znajduje się także tutaj oświęcim przesiąknięty krwią Holokaustu Żydów oraz męczeństwa Polaków, Cyganów i wszystkich narodów Europy i wonną ofiarą świętości Maksymiliana, Edyty Stein i tylu znanych i bezimiennych synów i córek Kościoła. Patrz teraz, Ojcze, na tylu utrudzonych pielgrzymów z sąsiednich metropolii krakowskiej, katowickiej, częstochowskiej i ze wszystkich, jak powiedziałem, diecezji w Polsce, a także z Czech, pobliskich Moraw i Słowacji. A jakimże darem jest obecność wśród nas arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy, Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa Grodnińskiego na Białorusi i przedstawicieli
katolików z parafii Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia z Małej Gruzińskiej w Moskwie. To przecież mimo wszystko znak odnowy oblicza ziemi. Wszyscyśmy tu przybyli, by z Tobą złożyć uroczyste wyznanie wiary Kościoła. Ojcze Święty, pracowaliśmy wiele nad przygotowaniem tej niezwykłej chwili. Współpraca wszystkich, Kościoła, władz regionalnych i centralnych, wojewódzkich, miejskich i gminnych, służb specjalnych, policji, wojska, straży, ludzi kompetentnych i ofiarnych. Ta współpraca wszystkich była niezwykła. Odczuliśmy radość jedności w budowaniu dobra i to będzie zapewne owocować także w przyszłości. Wielkie było nasze przygotowanie duchowe do tej wizyty. Wielka jest nasza modlitwa za Ciebie, Ojcze Święty, za Kościół i za cały świat. Gigantyczna była modlitwa dzieci, które odpowiedziały na Twój list, zwłaszcza zaś dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Chrystusa do swoich serc. A jakże się nie cieszyć, że na rzut kamienia stąd w Hermanicach przy współpracy ojców dominikanów, ojca Jana i diecezji, powstaje wielki, daj Boże, o zasięgu światowym, ośrodek spotkania z Chrystusem młodzieży, ośrodek, który przed chwilą pobłogosławiłeś. Pozwól, że słowo powitania i wdzięczności skierujemy do Twoich najbliższych współpracowników, którzy towarzyszą Ci na pielgrzymim szlaku i tym, którzy zechcieli być w tej uroczystości razem z nami. To podziękowanie składamy na ręce Jego Eminencji, kardynała sekretarza stanu. Bardzo ważną dziedziną w życiu naszego Kościoła partykularnego, zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, jest dialog ekumeniczny z braćmi i siostrami Kościoła Ewangelickiego. Dialog intensywny i żywy, czego świadectwem była także Twoja wizyta przed chwilą w Kościele Ewangelickim w Skoczowie. Tyś przybył do wszystkich chrześcijan i Twoje odwiedziny oraz wypowiedziane słowa umocniły nas na tej drodze i będą owocować jeszcze bardziej w naszym życiu codziennym. Ojcze Święty, czasy, których doczekaliśmy się, są łaską i darem, ale niosą też dla człowieka i jego wolności poważne zagrożenia. Ze wszystkimi naszymi braćmi dzielimy radość i nadzieję, smutek i trwogę według Soboru Watykańskiego II. Pragniemy uważnie słuchać, co dziś Duch Święty mówi Kościołowi. Pragniemy, by Kościół ten według słów świętego Grzegorza Wielkiego potrafił wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać z prostej drogi, by nie pozwolił się przygnębić przeciwnościom, ani też odurzać powodzeniami, by w pomyślności zachował pokorę, a w trudnościach umiał spoglądać ku niebu. By jednym słowem, miarą naszej miłości była miłość bez miary. Dziękujemy Ci, Piotrze, Synu podbeskidzkiej ziemi, Beskidzką ochrzczony wodą, za ostatnie dokumenty Kościoła, za Veritatis Splendor, za list do rodzin, do kobiet, do dzieci, za Evangelium Vitae, za Tertio Millennio Adveniente, za Ewangelię odczytywaną w świetle współczesnych znaków czasu. W naszych sercach i sumieniach wibrują Twoje słowa wypowiedziane prawie 17 lat temu. Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i władzę Chrystusa. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I późniejsze, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I te niedawne z beatyfikacji ojca Rafała Chylińskiego w Warszawie, gdy mówiłeś, moment dziejowy jest inny, poprzez ostatnie lata i dziesięciolecia społeczeństwo zmagało się o suwerenną podmiotowość i oto wszyscy czujemy, że ta suwerenna podmiotowość jest nie tylko osiągnięciem, ale jest także nowym wyzwaniem. Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa, mówiłeś, i z naszego chrześcijaństwa, z naszej polskości i z naszej europejskości. Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny przyniósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Egzamin z naszej wolności jest przed nami.
Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją czyniąc z niej dobry użytek, czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko prawda czyni wolnymi. I czyni wolnymi ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy Chrystus. Ojcze Święty, prowadź nas mocą wiary w okolice Cezarei Filipowej. Prowadź do Jerozolimy i pustego grobu. Prowadź nad Jezioro Galilejskie w objęcia Chrystusa Zmartwychwstałego. I prowadź nas do Rzymu, do grobów apostołów świętego Piotra i Pawła. Bracia, siostry, stańmy razem z Piotrem i wyznajmy: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Powtórzmy: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I wyznajmy z Piotrem i Kościołem tu na kaplicówce: Panie, do kogoż pójdziemy? Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ty masz słowa żywota wiecznego. I powiedzmy z Chrystusem Piotrowi: Ty jesteś Piotr skała. Ty jesteś Piotr skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój. Błogosławiony jesteś, Kefasie, skało. Prowadź nas, prowadź Kościół w XXI wiek, w trzecie milenium wiary i obecności Chrystusa z człowiekiem na ziemi. Pani Góry Karmel, Pani Góry Jasnej, Pani wszystkich duchowych gór, ukoronowana Pani Hałcnowska, Pieto Beskidzka, podnieś nasze serca. Bracia i siostry, pozdrawiam i witam was serdecznie u stóp krzyża, przy którym modliłem się 20 czerwca 1983 roku na katowickim lotnisku wraz z ogromną rzeszą mieszkańców Śląska i sąsiednich regionów. Dziś ten krzyż nabiera nowego znaczenia. Oto zwyczajem pokoleń, których wiarę przechowujemy, wychodzimy ze śpiewem litanii do wszystkich świętych, naszych orędowników, tam, gdzie na naszej ziemi stoją krzyże. Rozpoczynamy dni krzyżowe i modlimy się o błogosławieństwo dla pracy ludzkiej i plonów ziemi. Zgromadzeni wokół Chrystusowego krzyża, dziękujemy Bogu za wielki dar dla Kościoła, dla Ojczyzny, a szczególnie dla diecezji bielsko-żywieckiej, jakim jest kapłan i męczennik święty Jan Sarkander. On jest plonem stokrotnym i dobrym owocem Śląska Cieszyńskiego, miejsca swego urodzenia. W tej pierwszej mszy świętej po kanonizacji polecam jego wstawiennictwu Kościół i Ojczyznę, piękną diecezję beskidzką i was wszystkich tu zgromadzonych. Przeprośmy więc Boga za nasze grzechy. Przeprośmy więc Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć najświętsze, przyjąć Słowo Boże i złożyć tę najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam o świętą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Boże, Ty dałeś świętemu Janowi stałość w wyznawaniu prawdziwej wiary i w dochowaniu tajemnicy spowiedzi. Spraw, aby we wszystkich przeciwnościach umacniał nas jego przykład i wspierała jego pomoc przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym
tak wołają. Zbawienie u naszego Boga, siedzącego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt, padli na twarz przed tronem i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Uwielbienie i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je w krwi baranka. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A siedzący na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu. I poprowadzi ich do źródeł wód życia, a Bóg każdą łzę otrze z ich oczu. Oto Słowo Boże. Wezwę imię
Ciebie, Boże, chwalimy. Ciebie, Panie, wysławiamy. Ciebie wychwala. Męczenników zastęp świetlany. Za chwilę będzie odczytana Ewangelia, a potem usłyszymy homilię Ojca Świętego. A raz jeszcze chcę przypomnieć słowa papieża z Gniezna. Wydaje mi się bardzo aktualne w tej chwili. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. O sobie papież Jan Paweł II, Słowianin, syn narodu polskiego, czuje, jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on
sam razem z wami wyrasta. Ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą on dzisiaj sam przemawia. Ten papież, świadek Chrystusa, miłośnik Jego krzyża i zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu w duszy Jego własnego narodu. I chyba tak trzeba wsłuchać się w to, co za chwilę będzie chciał nam powiedzieć, jako wyraz tego, jak on odbiera to, czym żyje Chrystus żyjący w naszej duszy, duszy naszego narodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, oto słowa świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Słowa te mają zasięg uniwersalny. Odnoszą się właściwie do wszystkich ludzi, bo wszyscy zostali przez Chrystusa odkupieni i we wszystkich trwa Jego konanie, Jego śmierć i zmartwychwstanie. W szczególny sposób odnoszą się te słowa do wszystkich ochrzczonych, czyli do tych, którzy przez chrzest zostali zanurzeni w śmierci Chrystusa, ażeby sakramentalnie uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu. Dzisiaj Kościół w sposób szczególny słowa te odnosi do świętego Jana Sarkandra. Wczoraj dane mi było dokonać jego kanonizacji w Olomuńcu na Morawach. Został wyniesiony na ołtarze wraz ze świętą Zdzisławą, której imię bardzo często wybierają rodzice dla swoich synów i córek, również i w Polsce. W dniu dzisiejszym dane mi jest przebywać w Skoczowie, na ziemi śląskiej, na terenie nowej diecezji bielsko-żywieckiej. Tu właśnie, w Skoczowie, przyszedł na świat Jan Sarkander, kapłan i męczennik, którego życie związało się zarówno ze Śląskiem Cieszyńskim, jak też i z sąsiednim Olomuńcem na Morawach. Dlatego czcimy go jako patrona Śląska i Mora. Poniósł śmierć męczeńską jako proboszcz w Holeszowie, żył w trudnym okresie poreformacyjnym, kiedy społeczeństwa Europy rządziły się nieludzką zasadą cuius regio, eius religio, w imię której to zasady panujący, gwałcąc podstawowe prawa sumienia, narzucali przemocą własne przekonania religijne swoim poddanym. Jan Sarkander doświadczył działania tej zasady od najwcześniejszych lat swego życia. Doświadczył jej przede wszystkim w dniu, kiedy przyszło mu oddać życie za Chrystusa. Jest on szczególnym świadkiem tej tak bardzo trudnej dla Kościoła i świata epoki. I oto dzisiaj Jan Sarkander staje przed nami jako nowy święty męczennik, którego Kościół wpisuje do swego martyrologium. Wpisuje go w sposób szczególny Kościół w Czechach i na Morawach oraz Kościół w Polsce.
Oto jeszcze jeden z tych, o których mówi dzisiejsza liturgia słowami świętego Pawła. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. W dniu dzisiejszym, w dniu uroczystego dziękczynienia, nazajutrz po kanonizacji świętego Jana z Arkandra, pragnę powitać wszystkich tutaj zgromadzonych, zwłaszcza was, którzy jesteście jego rodakami. Chociaż dzieli nas od jego epoki prawie 400 lat, to jednak był on synem tej samej ziemi śląskiej i tutaj też po jego męczeńskiej śmierci jego postać została otoczona szczególnym kultem, przede wszystkim w Skoczowie. Patrząc na was, tutaj tak licznie zgromadzonych, oglądam raz jeszcze, jako biskup Rzymu, tę piękną ziemię śląską, którą nieraz dane mi było nawiedzać w mojej młodości. A później jako kapłanowi i biskupowi. Zwłaszcza jako metropolicie krakowskiemu. Dzisiaj witam tę ziemię ze szczególnym wzruszeniem, gdyż wpisana jest w nią także historia mojej własnej rodziny, zwłaszcza mojego ojca i starszego brata. A witając tę ziemię, witam również Kościół. Przede wszystkim w osobie twojej, biskupie Tadeuszu, pierwszy pasterzu diecezji bielsko-żywieckiej, także w osobie twego biskupa pomocniczego Janusza, cieszę się, że tak szybko po powstaniu diecezji bielsko-żywieckiej mogę ją odwiedzić i to właśnie przy takiej niezwykłej okoliczności. Witam stąd całą Polskę i Kościół w Polsce. Księdza pragnę słowa serdecznego pozdrowienia skierować.
Zwracam się wreszcie do wszystkich moich rodaków, wyrażając radość, iż po 4 latach nieobecności opatrzność Boża pozwoliła mi znowu stanąć pośród was na umiłowanej ziemi ojczystej. Tym razem nie do Warszawy, nie do Krakowa, ale do Skoczowa. Może trzeba tak dalej będzie robić. Nie do środka, ale bliżej gór i bliżej morza. Pan Jezus mówił pytają naszą wierność własnemu sumieniu. Sumienie. Sobór Watykański II nazywa sumienie najtajniejszym ośrodkiem i sanktum.
Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed Nasz wiek XX był okresem
bracia i siostry. Ostateczny sens. Jest nim
zawsze ją stanowiło. Dzisiaj, kiedy Polska kładzie pod
bracia i siostry, zgromadzeni wokół Ojca Świętego Jana Pawła II, następcy świętego Piotra, który jest widzialnym znakiem jedności, wierze i miłości, wyznajmy szczerze naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszkiem Pilatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera w głębienie i chwale, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedstawienictwo świętego Jana Sarkandra, tu w miejscu jego urodzenia, zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, aby Duch Święty prowadził go bezpiecznie przez wszystkie pielgrzymie szlaki, a słowo następcy świętego Piotra było wszędzie przyjmowane z radością i wypełniane w życiu chrześcijańską postawą. Christe exaudinus. Módlmy się za biskupów, kapłanów i zakonników oraz duchownych Kościoła Ewangelickiego, aby słowem dobrej nowiny o zbawieniu wskazywali wiernym właściwą drogę prowadzącą do życia bardziej chrześcijańskiego i ostatecznego celu w niebie. Christe exaudinus. W dniach szczególnej modlitwy o błogosławieństwo Boże dla wszelkiej ludzkiej pracy. Módlmy się za pracujących dla dobra wspólnego. Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, sprawujących władzę i różne grupy zawodowe, aby Pan, który jest mocą swojego ludu, błogosławił ich trudom. Christe exaudinus.
Prośmy o ducha jedności z naszymi braćmi Kościoła Ewangelickiego, abyśmy na wspólnie zamieszkiwanej ziemi beskidzkiej byli jedną chrystusową rodziną, świadczącą o codziennym życiu przyjaźni, życzliwości i wzajemnej pomocy. Christe exaudinos. Patrzeni w Chrystusowy krzyż na tym wzgórzu, módlmy się za młode pokolenie, aby szanowało najwyższe wartości duchowe i moralne, podjęło walkę ze złem, a w trudnościach w tym znaku szukało zwycięstwa. Christe exaudinos. Wdzięczni Ojcu Świętemu za dar nowego, świętego patrona, módlmy się za nas przybyłych na to święte zgromadzenie, aby dzisiejsze pielgrzymowanie z Ojcem Świętym pomogło nam w naszym życiu przekroczyć próg nadziei. Christe exaudinos. Boże Wszechmogący, który jednoczysz wszystkich w swoim Synu Jezusie Chrystusie, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i spraw, abyśmy stanowili jedno z Tobą i braćmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Liturgia Eucharystii, przygotowanie danych ofiarnych. Tradycyjnie za chwilę nastąpi składanie darów przez delegacje różnych środowisk, procesja z darami ofiarnymi. Wyraz, znak daru każdej, każdego z nas wnoszonego w tę Eucharystię. Tego, co sobą przynosimy. Każda i każdy z nas, ale i my jako całość polskiego społeczeństwa. Myślimy o naszej ojczyźnie. Myślimy o sprawach przez pryzmat sumienia. Jakże zróżnicowały się opinie, czasem i poglądy. Zawiedzione nadzieje obok wielkich karier. Chaos poglądów, nieumiejętność wydobycia się z kręgu agresji. Chaos myśli, chaos etycznych wyborów. Poczucie potrzeby zagospodarowania przestrzeni wolności, a zarazem poczucie bezsilności, kręcenia się w wirach nieuporządkowanego życia. Poczucie goryczy i niesmaku towarzyszące zawiściom i brakowi jedności, ale i wielość dobra realizowanego dzień po dniu utrudzonych rąk, życzliwego, ofiarnego czasu i serca. To wszystko wnosimy dziś jako cząstkę Chrystusowego krzyża w tę Eucharystię, którą sprawuje Jan Paweł II. Dzieci to ci, do których ojciec. Ta rzeczywistość, którą stanowi Polska, każda i każdy z nas i my wszyscy razem, nasze solidarne działanie, nasze agresje, nasze niechęci. Po 16 latach potrzebny jest rachunek sumienia, mówił papież. W którą stronę idziemy, w którą stronę zdążają sumienia?
przynoszą symboliczny dar. Papież nie przestaje was prosić o objęcie odpowiedzialności całego dziedzictwa Chrystusowego Krzyża, abyśmy je przyjęli dojrzale, na nowo wybrali. Abyśmy podjęli odpowiedzialność za los Chrystusowego Krzyża. Taka dziewczynka, którą znają w całej Polsce i ona reprezentuje rodzinę Radia Maryja. Wnosimy to wszystko w tę Eucharystię, w to wydarzenie Krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, aby pod koniec przyjąć w eucharystycznym chlebie Pana naszego jako tego, który jednoczy. Także przedstawiciele młodzieży. Młodzież to nadzieja Kościoła. Młodzież naszej diecezji jest młodzieżą tego Kościoła, jest nadzieją. W tej chwili przedstawiciele młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej składają swoje dary, szczególnie oklaskami serdecznie współtowarzyszeni przez zebranych. Gości nas dzisiaj. Różne środowiska diecezji bielsko-żywieckiej w tej długiej procesji z darami. Delegacja Skoczowa przynosi w darze płaskorzeźbę Jana Sarkandra i adres z honorowym obywatelstwem miasta. Jest delegacja Cieszyna, który jest stolicą tego regionu Śląska Cieszyńskiego. Delegacja Cieszyna przynosi kasetę z wizerunkiem rotundy świętego Mikołaja z Góry Zamkowej oraz drzeworyt przydożnej kapliczki. Od wielu, wielu lat działa ostatnio odnowione Stowarzyszenie Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra, dziś już świętego Jana Sarkandra w Cieszynie. Również przychodzą z darem dla Ojca Świętego. Są przedstawiciele duszpasterstwa środowisk twórczych oraz Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego. Oni przynoszą rzeźbę Jana Sarkandra z Mosiądzu, wykonaną przez Jana Grabowskiego, a także kasetę z deklaracjami trzeźwościowymi ponad 500 członków stowarzyszenia. Przynoszą także walizkę z szatami liturgicznymi i obraz Przemienienie. Wśród delegacji, które przychodzą do Ojca Świętego, są przedstawiciele największego zakładu pracy na Podbeskidziu, fabryki Fiat Autopoland. Fabryka i pracownicy, robotnicy i dyrekcja ofiarowuje jako owoc swojej pracy samochód Cinquecento. Są także przedstawiciele telefonii komórkowej Centertel, którzy angażują się szczególnie mocno w to, żeby się odmieniało oblicze naszego kraju. Przynoszą w darze telefon komórkowy. Również jest delegacja w różnych stopniach Związku Solidarność. Jest delegacja regionu Podbeskidzie, przedstawiciel Solidarności Górniczej, także przedstawiciele Solidarności z innych ośrodków. Delegacja Solidarności przynosi między innymi szaty liturgiczne, komplety szat liturgicznych. Są tutaj przedstawiciele cechu rzemiosł różnych, który przynosi do Ojca Świętego także szaty, naczynia liturgiczne. Są przedstawiciele seniorów, instruktorów harcerskich. Niosą książkę Harcerze Wierni do Ostatka. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich to nowe stowarzyszenie, które zaczyna działać z wielką mocą, energią w naszej diecezji. Razem z Federacją Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przychodzą do Ojca Świętego ze swoim darem.
Jest także Civitas Christiana, stowarzyszenie, które przez wiele lat spełniało ważną rolę w propagowaniu katolickich czasopism, katolickich książek. I był taki czas, że tylko to stowarzyszenie w zasadzie te książki masowo mogło wydawać. Dzisiaj stowarzyszenie przechodzi metaformozę, odnawia się, przynoszą naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, książki oraz okolicznościowy numer słowa dziennika katolickiego. Wśród darczyńców jest także Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta, mocno zaangażowane w działalność charytatywną naszego miasta. Jest przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy Kapliczki na Groń Jana Pawła II. Jest delegacja miasta Rybnika i górników Szczechowic. Jest także delegacja duszpasterstwa Ludzi Morza z dalekiego Szczecina. Są również przedstawiciele z Piekar Śląskich, gdzie także Ojciec Święty gościł wiele, wiele razy jako metropolita krakowski, gdzie odbyło się pamiętne spotkanie u stóp Matki Bożej Piekarskiej. Są więźniowie okresu stalinowskiego, a także, jest to szczególna delegacja, wdowy po zamordowanych górnikach kopalni Wujek. Przychodzą z repliką pomnika ku czci pomordowanych górników z kopalni Wujek, ze statuetką świętej Barbary, z naczyniami i szatami liturgicznymi, z kielichem szalnym. Nie sposób szczegółowo wszystkich darów wymienić, szczegółowo opisać znaczenie i rolę poszczególnych towarzystw, stowarzyszeń, osób, które przychodzą do Ojca Świętego. Dodatkowo dary złożyli m.in. dekanat Strumień, Polski Związek Katolicko-Społeczny, Puszkę i Kustodię, parafie katedralna Świętego Mikołaja, dary duchowe parafii Puchaczów, adres ozdobny KSM-u i seniorów parafii ofiarowania Matki Bożej w Wadowicach, adres chrześcijańskiego ruchu społecznego, dzieci zakładu Sióstr Bożej Miłości, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, parafia Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej, dar uczniów szkoły specjalnej numer 7 w Katowicach, wydawnictwo Gemini Poland, kronika Juliusza Parwi, zdobywania odznaki turystycznej Jana Pawła II w stopniu złotym, został złożony złoty sygnet z krzyżem i wizerunkiem Matki Bożej, ludzie gór, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy także tu pełnią ofiarną służbę, przynieśli swój symboliczny dar, wspomniany już chrześcijański ruch samorządowy, bardzo sympatyczna delegacja szkoły podstawowej w Mętowie, która otrzyma imię Jana Pawła II w 17. rocznicę jego pontyfikatu. Przybyła delegacja tej szkoły z Księgi Darów Duchowych i obrazem Ojcze Święty, idziemy Twoim śladem. Symboliczny dar złożyły sieroty ze Lwowa oraz cały szereg innych osób, stowarzyszeń. Są one wyrazem naszej miłości, także troski o Kościół, o jego rozwój. Oczywiście zostały złożone dary do sprawowania tej Eucharystii, a my wszyscy również składajmy Panu nasz dar, dar naszej modlitwy, naszego zjednoczenia z Chrystusem, który teraz pragniemy wyrazić we wspólnym śpiewie. Śpiewamy jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. W społeczeństwie współczesnym
Często doskwiera nam poczucie samotności, anonimowość. Człowiek przeżywa doświadczenie obcości. Rodzina, środowisko lokalne, parafia jest miejscem na miarę człowieka, na miarę ludzką. Myślę, że ta procesja z darami i wymieniane środowiska uświadomiły to, że Kościół ma doświadczenie w łączeniu wymiaru uniwersalnego, powszechnego z wymiarem bardzo osobistym, lokalnym. Że Kościół nie jest partią polityczną, strukturą, ale jest wspólnotą wiary konkretnych ludzi zgromadzonych wokół wydarzenia Jezusa Chrystusa. Powszechna akceptacja papieża wyrażona przez tak dużą ilość darów przywodzi na myśl pewną odrębność, granicę, która nas dzieli. Mianowicie graniczymy z katolickimi Morawami, które graniczą ze Słowacją, Polską i bliskości Wiednia ostały się przy katolicyzmie. Jednak musimy pamiętać, że w samych Czechach jest aż 30% ateistów. Jest to zupełnie inna sytuacja niż w Polsce. Głos papieża w Czechach nie wywołuje więc takiego odzewu jak w Polsce. A nawet jak w Czechach 5 lat temu, kiedy poniesieni entuzjazmem aksamitnej rewolucji oddali się w pieczę niejako kościołowi, a przede wszystkim autorytetowi moralnemu kardynała Tomaszka.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże, Królu wieków, przyjmij ofiarę pojednania i chwały, którą Ci składamy, oddając cześć świętemu Janowi, kapłanowi i męczennikowi. Niech ona wyjedna nam przebaczenie grzechów i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Zdobimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Jana z Arkandra ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Naprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna, napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Sarkandrem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie, utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, naszego biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Kościół jest społecznością powielkanocną. Jezus przez 3 lata gromadził wokół siebie uczniów, karmił ich swoim słowem, kształtował odpowiednią postawę wobec Pana Boga, ale i między ludźmi, ale ustanowił ich swoją społecznością, wyodrębnił ze społeczności synagogalnej dopiero po krzyżu i zmartwychwstaniu. W świetle wydarzenia krzyża musieli rozbić swoje dotychczasowe poglądy. Musieli doświadczyć tego, co znaczy gorycz niezrozumienia, ucieczki, zdrady. Zostawili Pana, Mistrza i Przyjaciela samego.
na pastwę falowania tłumu. Zaczęli odchodzić także od wspólnoty. To machnięcie ręką. Wielu z nich idę ryby łowić, czy idę do podmiejskiego Emaus. Bo wspólnota przestała być wspólnotą wiary i nadziei. I na tych drogach odwrotu spotkał ich Chrystus, zmartwychwstały Pan. Odnaleziona jedność, inaczej, pełniej, teraz w rzeczywistości zrozumiane Jego słowa i to wszystko, co tyczy sensu istnienia człowieka, postawy wobec Boga, postawy wobec siebie wzajemnie. Społeczność powielkanocna. W tej chwili rozdzielana jest Eucharystia, owoc krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, sakrament, w którym On, zmartwychwstały Pan, staje dla nas dziś. Choć Święty w swojej homilii nawoływał do dania odpowiedzi na pytanie, w którą stronę idziemy, w którą stronę zdążają sumienia, przypomniał swoje spotkanie z nami na Błoniach Krakowskich, to wielkie bierzmowanie dziejów. Niech ten tekst służy nam za pomoc w modlitewnej refleksji w czasie, gdy towarzyszymy rozdzielanej Eucharystii. Mówił wtedy papież: człowiek każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie, i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu. Czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija, i wszystkim dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi buduje, wywalczy, zazna? Czy niezależnie od wszelkich osiągnięć, od całego kształtu życia, kultury, cywilizacji, techniki, nic innego go nie oczekuje? Przemija postać świata i człowiek wraz z nią przemija bez reszty. Czy też tajemnice dziejów człowieka, każdego i wszystkich, tajemnice dziejów ludzkości wyrażają te słowa, jakie powiedział Chrystus w momencie rozstania z apostołami? Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest, czyli zanurzenie w żywym Bogu, w tym, który jest. W tym, który jest, który był i który przychodzi. Początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, a spełnienie i pełnia należy do wieczności. Przemija postać świata, więc musimy znaleźć się w świecie Boga, ażeby dosięgnąć celu, ażeby dojść do pełni życia i powołania człowieka.
którą stronę zdążają sumienia. Papież, wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście objęli to dziedzictwo Chrystusowego krzyża, abyście je przyjęli dojrzale i na nowo wybrali, abyście podjęli odpowiedzialność za los Chrystusowego krzyża. Brońcie go, bo, mówi apostoł, przechowujemy ten dar w naczyniach glinianych. Jaką odpowiedź Polska da na skraju trzeciego tysiąclecia? Wplatają się te słowa wypowiedziane dzisiaj, nie tak dawno temu, przez Ojca Świętego, w to, co mówił do nas w 79 roku, u progu przemian, które doprowadziły do nowego etapu naszej historii. Mówił wtedy, człowiek jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem. Może i powinien osobistym wysiłkiem myśli docierać do prawdy. Może i powinien wybierać i rozstrzygać. Chrzest przyjęty na początku dziejów Polski jeszcze bardziej uświadomił nam tę właściwą wielkość człowieka, zanurzenie w wodzie, które jest znakiem wezwania do uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej. Jest równocześnie niezastąpionym sprawdzianem godności każdego człowieka. Już samo to wezwanie o niej świadczy. Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu samego Boga. Równocześnie cały ten historyczny proces świadomości wyborów człowieka, jakże bardzo jest związany z żywą tradycją jego własnego narodu, w której przez całe pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa, świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Eucharystia tutaj rozdzielana. Eucharystia, komunia święta, którą przyjmujemy w naszych parafialnych kościołach. Moc Chrystusa na umocnione, uporządkowane, kierowane sumieniem myślenie i działanie człowieka, na kształtowanie postawy wobec każdego drugiego człowieka.
zgromadzenie dzisiejsze to jest dziękczynienie za dar kanonizacji. Cała ta Eucharystia jest wielkim dziękczynieniem. Wyraźnie jeszcze w śpiewie Ciebie Boga wysławiamy, śpiewając sześć zwrotek do słów Królem chwały Tyś o Chryste. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze świętym Janem z Arkandrem mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale, który żyje i króluje na wieki wieku. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Na zakończenie tej uroczystej Eucharystii sprawowanej w Skoczowie, miejscu urodzenia świętego Jana z Arkandra Męczennika, idąc za wezwaniem psalmisty, pragnę podziękować najpierw Bożej opatrzności za dar tych odwiedzin ziemi ojczystej,
i za dar wspólnej modlitwy z moimi rodakami, z Kościołem Bielsko-Żywieckim, całym Kościołem w Polsce, obecnych tutaj w osobach swych biskupów. Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę, umiłowaną. Raduję się, bracia i siostry, z waszych osiągnięć. Odzyskana wolność obudziła w narodzie wiele twórczej inicjatywy. Wiem, że wysokie bywają koszty dokonywanych przemian. Wiem, iż niestety najboleśniej obciążają one najuboższych i najsłabszych. Dotkliwą plagą stało się bezrobocie, skrajne ubóstwo wielu rodzin. Ufam niezłomnie, iż moi rodacy odnajdą w sobie dość mądrości, siły i wytrwałości, aby tym trudnym problemom sprostać. Ufam, iż zwycięży duch zgody, braterskiej współpracy oraz autentycznej troski o dobro Rzeczypospolitej. I tego mojej ojczyźnie z całego serca życzę. Patrzę na Kościół w Polsce. Kościół, który od tysiąca lat wiernie dzieli z narodem jego los. Temu narodowi służy ofiarnie i o prawa narodu ciągle się upomina. Także dzisiaj jest to Kościół, który na ogólnopolskim synodzie plenarnym wsłuchuje się w głos Ducha Świętego, szukając dróg nowej ewangelizacji. Kościół, który przygotowuje się do jubileuszu tysiąclecia męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha, patrona Polski, a także do Światowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w roku 1997. W tym momencie pragnę zwrócić się nade wszystko do młodego Kościoła Bielsko-Żywieckiego. Pozdrawiam wraz z biskupem Tadeuszem oraz biskupem Januszem lud Boży diecezji, duszpasterzy. Wielu z nich udzielałem święceń kapłańskich jako metropolita krakowski. Pozdrawiam rodziny, zakonne, męskie i żeńskie, wszystkich seminarzystów. Myśl moja biegnie ku rodzinom, które są prawdziwymi kościołami domowymi, ku chorym i cierpiącym, ku samotnym i opuszczonym. Wszystkich obejmuję moją modlitwą. W chwili zakończenia tego spotkania eucharystycznego wobec Kościoła Bielsko-Żywieckiego, wobec Kościoła w całej Polsce pragnę wypowiedzieć staropolskie Bóg zapłać. Bóg zapłać za zaproszenie na tę uroczystą modlitwę dziękczynną za dar kanonizacji świętego Jana z Arkandry. Dziękuję za wspaniałą oprawę liturgiczną tej modlitwy. Dziękuję wszystkim służbom kościelnym, samorządowym. Dziękuję za życzliwą współpracę władzom wojewódzkim i miejskim. Bielska, Biały, Szkoczowa, także władzom państwowym, obsłudze telewizyjnej, radiowej, prasowej, służbom porządkowym, wojsku i policji, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomyślnego przebiegu tej wizyty. Wszystkim z całego serca mówię raz jeszcze,
Bóg zapłać. Słowo podziękowania kieruję do moich braci w biskupstwie, nie tylko z Polski, ale i z krajów pobratymczych. Panu prezydentowi dziękuję za jego obecność. Także panu premierowi, przedstawicielom władz państwowych i samorządowych Bielska Białej i Skoczowa. Patrzę na was, drodzy bracia i siostry. Patrzę na was, tak licznie tutaj zgromadzonych, którzy podjęliście trud z dalekiej, uciążliwej. Niektórzy przybyli tutaj aż z Białorusi. Dając w ten sposób świadectwo swojej wierze, dziękuję wam za waszą obecność. Widzę wiele młodzieży. Bardzo z tego się cieszę, gdyż młodzi są nadzieją Kościoła, młodością i nadzieją. Serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, które dzisiaj w Polsce tak dynamicznie się rozwijają. Kościół na drogach nowej ewangelizacji bardzo na was liczy. Znajdujemy się opodal granicy pomiędzy Polską a pobratymczymi Czechami i Morawami. Stąd tym razem przybyłem. Pragnę właśnie stąd, z ziemi rodzinnej świętego Jana z Arkandra, serdecznie pozdrowić naszych braci Czechów i Morawian. Kanonizacja świętego Jana, która odbyła się wczoraj w Olomuńcu, na Morawach, dziś ma swój dziękczynny epilog w Skoczowie. Pokazała ona, iż święci mają także swoją cząstkę w budowaniu Europy. Europy zjednoczonej na fundamencie wartości chrześcijańskich, z których przecież cała kultura europejska wyrosła. Nie mogę nie wspomnieć wreszcie o spotkaniu, które miało miejsce przed Mszą Świętą w Kościele Świętej Trójcy w Skoczowie. Spotkałem się tam na krótkiej modlitwie o jedność chrześcijan z naszymi braćmi i siostrami ze wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W kontekście kanonizacji nie mogło tego spotkania zabraknąć. Pragnę za nie serdecznie podziękować księdzu biskupowi Pawłowi Anweilerowi, pasterzowi diecezji cieszyńskiej. Drodzy bracia i siostry, papież za kilka godzin opuści Polskę, aby powrócić do Rzymu. Chciałbym jednak, abyście pamiętali, że myślą i sercem jestem przy was i
Pan z wami. Błogosławmy Panu. W tej chwili Ojciec Święty pobłogosławi korony Matki Bożej z sanktuarium diecezji kaliskiej. Dokona także poświęc pobłogosławienia dzwonu katyńskiego, który będzie dzwonił tym, którzy tam poginęli, tym, którzy tam pozostali. Pobłogosławi także tablice kościołów, świątyń nowobudowanych, obrazy religijne i wszystkie dewocjonalia, jakikolwiek mamy tu z sobą. Msza święta dobiegła końca. W tej chwili, jak słyszeliśmy zapewne, Ojciec Święty poświęca korony sanktuariów diecezji kaliskiej, dzwon, dewocjonalia. Wczoraj w Czechach poświęcał kamienie węgielne pod budowę nowych kościołów. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Na różne sposoby rozwija się wiara, kształtuje się życie wspólnot chrześcijańskich. Te sanktuaria diecezji kaliskiej na różny sposób gromadzą ludzi, pomagają w tym, aby nadał w dniu 3 maja 1993 roku jako pierwsze Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, wypowiadając słowa, przyznając ten order wielkiemu Polakowi jako pierwszemu w III Rzeczypospolitej, powracamy zarazem do najlepszych narodowych tradycji. Dajemy wyraz ciągłości historycznej naszego państwa. Chcemy, aby u progu XXI wieku III Rzeczypospolita była ostoją tych wartości. Odznaczenie to Pan Prezydent przekazuje teraz Ojcu Świętemu wraz z życzeniami wdzięczności i najlepszymi życzeniami. W tej symbolicznej chwili śpiewajmy Boże coś Polski. Chwila zaiste historyczna, a zarazem myślę, że można zauważyć, jak mieszają się elementy poważne, religijne, narodowe z tym 100 lat.
Ojciec Święty powoli zmierza do zakrystii. Natomiast ja chcę jednak dokończyć to, co zacząłem mówić przed uroczystością odznaczenia papieża o poświęceniu kamieni węgielnych pod budowę kościołów w Czechach. W czasie wizyty papieża na Litwie niezwykle wstrząsające, wzruszające były momenty, kiedy Ojciec Święty udzielał sakramentu chrztu młodzieży akademickiej, ludziom dorosłym, kościół wychodzący z katakumb. Ludzie, którzy przez dziesiątki lat pozbawieni byli możliwości dociekania do Ewangelii. Podobnie kościół w Czechach, w Republice Czeskiej, przez lata w sposób szczególny dyskryminowany, w tej chwili jest na etapie budowy kościołów, tych widzialnych kościołów, ażeby tam mogli gromadzić się wierzący, aby mogli wyrażać ten rys wspólnoty, który ludzie wiary wnoszą w społeczne życie. Słyszymy różne okrzyki życzliwości, zaufania do papieża. Ojciec Święty powoli zbliża się już do zakrystii. Powoli będziemy także kończyli i my bezpośrednią relację z tej mszy świętej. Przypominam, że o godzinie 17:15 spotkamy się znowuż podczas transmisji z Żywca, a o godzinie 21:15 w pierwszym programie Telewizji Polskiej 50-minutowa relacja, skrót wydarzeń dzisiejszego dnia. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Ojciec Święty, błogosławiąc ludziom, błogosławi także najpiękniejszej panoramie Beskidu Śląskiego. Beskidu Śląskiego, z którym przez tyle lat był tak serdecznie związany. Poświęcono tu przed chwilą dzwon katyński. To jest jeszcze jeden symbol międzynarodowości tej uroczystości. Nie tylko przez to, że byli tu biskupi z sąsiednich Czech, Moraw, Białorusi czy z Moskwy, ale także przez to, że, jak to powiedział papież, święci mają szansę budowania nowej Europy. Jan Sarkander także może nie tylko dzielić, ale i łączyć jako patron nie tylko tej diecezji bielsko-żywieckiej, nie tylko patron ołomunieckiej, ale także innych diecezji graniczących z Polską, na przykład diecezji Görlitz w NRD, a także opodalnego austriackiego Grazu. Widzimy w tej chwili, jak oficjalni goście opuszczają podesty. Msza święta się zakończyła. Będziemy za chwilę także kończyć naszą bezpośrednią relację. Kończymy więc tą relację. Żegnają Państwa z Kaplicówki w Skoczowie, gdzie mszę świętą dziękczynną odprawiał Jan Paweł II, ksiądz Andrzej Koprowski i Michał Maliszewski.